Jeżeli chodzi o sam mecz, to bardzo emocjonalny, szczególnie w końcówce. Uważam, że byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Mieliśmy pomysł na ten mecz, a także muszę powiedzieć, że przygotowaliśmy się trochę inaczej. W sposób taki, w którym z którego byłem bardzo zadowolony. Tutaj mówię o całej organizacji wyjazdu, o całym tym sposobie funkcjonowania drużyny. I chłopaki to realizowali. Uważam, że do przerwy nie odstawaliśmy rywala, potrafiliśmy zneutralizować ich mocne strony. Ogólnie cały mecz staraliśmy się realizować to, co sobie, nad czym pracowaliśmy cały tydzień pod kątem Podbeskidzia. Znaliśmy te mocne punkty i to, na co trzeba uważać, żeby tutaj osiągnąć zakładany cel. Gratuluję chłopakom, bo ten cel zrealizowali, a przy tym naprawdę pokazali, że w trudnych momentach potrafią dać radę i z tego jestem bardzo zadowolony, a też szczególne gratulacje dla Krzyśka Wróblewskiego za taki debiut w pierwszej lidze wymarzony. Oczywiście martwi mnie bardzo uraz Kevina i właściwie zaraz z konferencji udaję się do szpitala zobaczyć, co jest z naszym młodym zawodnikiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jeszcze raz gratuluję zespołowi i pracujemy dalej. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jak dziennik zawodu, panie trenerze, gratuluję zwycięstwa i bardzo dobrego startu w tym sezonie. No zapewne za chwilę się będzie mówiło o Puszczy w kontekście Czarnego Konia, bo to prawdopodobnie będzie miejsce barażowe po tej kolejce. Jak się pan w takiej roli czuje? Bardzo dobrze się czuję, myślę, że zawodnicy też się czują bardzo dobrze, o tym rozmawialiśmy. My mieliśmy bardzo ciężki tamten sezon z wielu powodów, ale tu nie będę wracał jakich. Przygotowywaliśmy się w odpowiedni sposób. Nie jest tajemnicą, że my jesteśmy klubem, który w porównaniu do Podbeskidzia czy innych klubów takich, które były w Ekstraklasie, to te budżety są zdecydowanie, podkreślam, wyższe i my musimy opierać ten nasz pomysł na grę realizacją zadań taktycznych szczególnie, ale też ogromną motywacją i takim czasami taką grą z poświęceniem, jaką dzisiaj widzieliśmy w samej końcówce. Ale to nie przeszkadza też, że potrafimy utrzymać się przy piłce, potrafimy zagrać szybkim atakiem. Mi brakowało do przerwy właśnie tego dzisiaj, bo odebraliśmy naprawdę dużo piłek, tylko brakowało tej dokładności tym pierwszym, drugim podaniu, żeby wyprowadzić go, to, nad czym pracowaliśmy, czyli ten szybki atak. Moi zawodnicy potrafią to robić, tylko muszą więcej spokoju po tej pracy bez piłki, więcej jakości w pracy z piłką, czy w grze z piłką. I tego brakowało, ale wracając do pytania, bardzo się cieszę, żebym miał tylko takie kłopoty, to bardzo, bardzo zadowolony i wszyscy my, którzy jesteśmy tu przy tej puszczy naszej. Chcę jeszcze na koniec podziękować kibicom naszym, bo przez ułamki czy większe części tych momentów było ich słychać. Dziękujemy im za wsparcie. I tak jak powiedziałem, zrobiliśmy niespodziankę, bardzo się z tego cieszymy. Pracujemy dalej, żeby takich niespodzianek robić jak najwięcej. Czasami żartem mówiłem, czasami opisywałem to, co się działo na boisku, a dzisiaj jestem po prostu zły. Bardzo zły jestem. Trzeci mecz u siebie w tej rundzie. Arka Gdynia. Skra Częstochowa. Dzisiaj. Trzeci karny z rzędu u siebie. Trzeci raz w drugiej połowie. I trzeci raz przegrywamy na własne życzenie. Za dużo tego. Tak nie może być. Jesteśmy po męskiej rozmowie w szatni. I to tam zostanie. Po prostu jestem wściekły, że mamy swoje sytuacje, może ich nie było za dużo, ale są. Możemy ten mecz otworzyć, możemy ułożyć inaczej to widowisko. Nie wykorzystujemy tych sytuacji. No i dzisiaj jeszcze też nie wykorzystujemy rzutu karnego, co już dobiło nas. Także nie wiem do końca,
to musimy mądrze zanalizować, z czego się bierze taka, taki brak swobody zawodników w czasie gry, że nie podejmują trudnych decyzji na boisku, trudnych, bardziej takich odważnych, tylko bardziej bezpiecznie próbują grać i to może to potem się przekłada na taką nerwowość. I tyle. Nie będę mówił o pogodzie, nie będę mówił o przeciwniku, nie będę mówił o niczym. Po prostu jesteśmy na siebie źli i tylko do siebie możemy mieć pretensje za to, że dzisiaj po raz kolejny przegrywamy u siebie ważny mecz, który mógł nas przesunąć nie tylko w tabeli, ale i w hierarchii budowy drużyny, którą się będą wszyscy liczyć. A tak dajemy przykład obszaru, w którym jest nasza słabość. Tyle. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę. Kto tam pierwszy? Panie trenerze, zanim był ten rzut karny i ważny karny Ferrari dla Podbeskidzia, mam wrażenie, że o ile w wcześniejszych meczach często zdarzało się tak, że Podbeskidzie stwarzało bardzo dużo okazji i nie wykorzystywało, dzisiaj tych okazji było mniej, był większy problem z stwarzaniem sobie klarownych sytuacji. Pana zdaniem, z czego on wynikał? No, przemeblowaliśmy troszkę na drugą połowę zespół. Proszę pamiętać, że każda drużyna, która z nami gra, analizuje nasze słabe i mocne strony. Stara się z tego skorzystać i tam, że tak powiem, po wojskowemu swoje siły przesuwa. Dzisiaj ta agresywna postawa zespołu drużyny przeciwnej jest znana wszystkim i w momencie, kiedy my mamy zawodnika prawonożnego z lewej strony, Jepę przykładowo, no to jest mu trudniej rozegrać piłkę, przyspieszyć. Dlatego drugi połowie zmieniliśmy to i faktycznie ta gra się lepiej układała. Była może nie cudowna, ale była bardziej płynna i dawała większe możliwości rozegrania piłki, przenoszenia środka ciężkości gry. I tutaj tak naprawdę, mówienie o tym, że nie jesteśmy w pełnym zestawieniu, tym takim optymalnym bym powiedział, bo nikogo tu nie chcę obrażać, byłoby błędnym kołem. Po prostu poszukujemy cały czas rozwiązania w danym momencie pod tym, co się dzieje na boisku. I ta pierwsza połowa dała nam sygnał i zareagowaliśmy w przerwie. I wydawało się, że to idzie ku dobremu. Sytuacja Emrego, dobra zmiana, gdzieś wysoki pressing. No, mieliśmy już przewagę w tym momencie, wyglądało to nieźle. No i ten nieszczęsny rzut karny, który to wszystko zabija i robi się nerwowo. Ale tak jak mówię, trzeba mieć w sobie odrobinę tej zimnej krwi i umieć się podnosić w takich momentach. Dopóki tego się nie nauczymy, to będziemy zespołem, który będzie grał w kratkę. I tutaj mnóstwo pracy przed nami, aby ustabilizować ten szczególnie obszar emocjonalny, bo myślę, że łatwiej nam się gra i lepiej gramy na wyjazdach. Może być to spowodowane lub jest to spowodowane tylko i wyłącznie gdzieś głową, szeroko rozumianą w cudzysłowie. I chciałbym nad tym solidnie popracować, bo my musimy, a taki był cel dzisiaj, udowodnić, że nasze boisko, nasz stadion, nasi kibice, jesteśmy tu mocni razem i nie można tak po prostu tych meczy swobodnie przegrywać. Musi to być gra seniorska, a nie w niektórych momentach juniorska. Jan Dawid, piłkarska strona. Ja mam pytanie odnośnie Matwieja Ikonena i Titasa Milaszusa. Bo pan przyszedł w zeszłej rundzie, czy względem zeszłej rundy zrobili według pana duży postęp w grze, szczególnie Ikonen, mam tutaj go na myśli. Dzisiaj niestety nie zachował czystego kąta, choć blisko. I jak pan by ocenił? Tu nie ma co za dużo mówić. Ikonen jest bardzo rozwojowym bramkarzem, jest solidną postacią w wielu momentach w tych meczach, nam pomaga. Jest po prostu jednym z tych zawodników, o którym się mówi, że jest trzonem drużyny, kręgosłupem. Więc życzymy mu dużo zdrowia i dalszego rozwoju, bo te powołania na kadrę, ten jego rozwój tutaj w lidze. Wreszcie bym powiedział, że za chwilę możemy usłyszeć, że dostał propozycję przejścia do może wyższej ligi, a to się okaże w perspektywie czasu. Obstawiam, że prędzej czy później wyżej zagra na pewno. Oby z nami. Jeżeli chodzi o Titasa, no tutaj mamy też zawodnika, który z kadry młodzieżowej przeskoczył już do kadry seniorskiej w swoim kraju. No a u nas ostatnie mecze, który wystąpił w pierwszym składzie, grał nieźle. Dopiero w trzecim meczu, powiedzmy na Chrobrym Głogów, gdzieś zabrakło tej fizyczności, dlatego dzisiaj z ławki rezerwowych, no ale wszedł w takim momencie na to boisko, że kiedy miał pomóc, to nam się trochę to posypało, no i dlatego nie chciałbym tutaj go oceniać jako zawodnika, jaki robi postęp, albo jak to dzisiaj wyglądało, bardziej jako młodego, perspektywicznego chłopaka, który na pewno na skrzydle jest wartością dodaną w każdym zespole. Dziękuję.
Kerbiuje przed panem Góralem. Chciałem zapytać o dwa aspekty. Jaki był dzisiejszy plan przed spotkaniem na puszczenie Połomice, gdyż przez prawie 40 minut byliśmy dominowani przez puszczę. Pierwszy strzał celny oddajemy w wyliczonym czasie pierwszej połowy. I też dlaczego, nie wiem, czy piłkarze, czy też nie poszła jakaś porada ze sztabu, gdy bramkarz puszczy tam z kilku minut leżał na boisku, jakieś właśnie wskazówki do naszych napastników, ofensywnych zawodników, żeby strzelać na przykład z dystansu, bo ma jakiś problem. Widzimy, że rezerwowy bramkarz cały czas się rozgrzewa. Tu w ogóle brakło, w tym czasie chyba był jedyny niecelny strzał Goku, który minął bramkę na jakieś 10 metrów, myślę. Z statystycznego punktu widzenia pamiętam to, co to zadanie miał wypełnić, to był drzazgać strzał z dystansu, kiedy już nowy bramkarz był na boisku i takie zalecenie idzie. My nie robimy szumu i cyrku w czasie meczu, informując o różnych rzeczach, ale ten przekaz jest. I proszę mi uwierzyć, że jeżeli chodzi o plan na grę, w takim meczu był jednoznaczny. Mieliśmy grać wysoko na połówce przeciwnika, też starać się go zdominować i tu nie zgodzę się, że nas zdominowała drużyna przeciwnika. Nie ma takiej możliwości, bo tak naprawdę nie stworzyli w całym meczu ani jednej sytuacji oprócz rzutu karnego. Myśmy w tym czasie mieli sam na sam Sitka, który mógł ten mecz bardzo mocno otworzyć. Mecze tak się układają. Nie zawsze plan da się zrealizować na boisku. Nie zawsze to, co się założy i trenuje, można sprzedać na tym dywanie zielonym. Korekty w przerwie spowodowały zmiany jakości gry, no ale nie wystarczyło to dzisiaj, aby można było pokonać przeciwnika. Tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze chciałem zapytać. Pomówił Pan o optymalnym zestawieniu. Chciałem spytać o Michała Janotę, bo trochę ta jego kontuzja włożyła kij w szprychy. No mocno nawet bym powiedział, bo był w wyjątkowej dyspozycji, popracował ciężko i bardzo jestem zły, że to tak w tej piłce jest, bo piłka jest bardzo okrutna. W takich momentach, jak się nie wykorzystuje sytuacji, tak jak dzisiaj, to się dostaje potem. No i to też jest taka zasadność, żeby pamiętać o tym i pieścić to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o Janotę, to faktycznie no, chłopak był w wysokiej dyspozycji, złapał wysoki próg formy. No i naderwał przywodziciel. Jest tam już blizna, jest od początku wdrażany w normalny trening. Czy to jest dzisiaj moment, w którym mogę powiedzieć, że za tydzień będzie do dyspozycji? Nie wiem, raczej nie. Ale myślę, że za dwa tygodnie już na pewno, już bliżej. Codziennie rehabilituje się z nami i tu chcę podkreślić, bo o tym nie mówiliśmy. Gdzieś tam kibice to zauważyli, że pojechał z nami na mecz wyjazdowy do Chrobrego. Dwa dni był z drużyną, w tym czasie się rehabilitował aktywnie. Także widać po tych chłopakach, że no tak jak mówię, jeżeli Janota stać go na to, żeby pojechać, a mógł spokojnie reprezentować się tu na miejscu, pojechał z kolegami, chciał z nimi być, był z drużyną, to świadczy o tym, że to jest zaczątek czegoś dobrego. I też rozumiem Pana pytanie, czy tam była jakaś decyzja, czy ktoś chciał komuś pomóc, dlaczego tego nie było. Nie, to jest, proszę nam wierzyć. My też analizujemy przeciwnik nas, my staramy się tych meczów przygotować optymalnie. To wszystko się dzieje, ale ta taka kratka szkocka w tym graniu, to jest to, co trzeba zlikwidować. To musi być ustabilizowane. Zespół nie może zejść poniżej pewnego poziomu. A takie granie tu bardzo dobrze, tu średnio, tu źle, no to nie pomaga w osiąganiu wyższych sukcesów. I najważniejsza chyba myśl, jeżeli się u siebie nie wygrywa, nie można liczyć na żaden sukces. To musimy odmienić, to nie podlega dyskusji. To jest, bym powiedział, meritum tematu. I z tym musimy sobie poradzić. Potencjalnymi wzmocnieniami, czy ma Pan sygnał, że jakby to jest zamknięta historia i trzeba pracować z tym, co jest? Jak? Mógłbym odbić pieszkę, powiedzieć temat nie do mnie do końca, bo mamy bazę i tego nie zrobię, że nie będę odbijał tutaj żadnej piłeczki. Po prostu powiem, że no, każdy zespół zawsze poszukuje wzmocnień. Moment, w którym trener by powiedział, że mam bardzo dobrą drużynę, to jest moment jakby upadku, bo każdy chce zespół rozwijać i nie słyszałem trenera, żeby tak powiedział, że nie potrzebuje wzmocnień, nie potrzebuje lepszych piłkarzy. Zawsze by się przydali. Natomiast no, trzeba też mierzyć siły na możliwości i trzeba logicznie podchodzić do tematu. Mamy moim zdaniem bardzo fajną kadrę zawodniczą. Na niektórych pozycjach nam się troszeczkę to posypało w związku z tymi przypadkami typu Iwo, który nam wypadł na tychach, no nieszczęście. Janota, który kontuzja mechaniczna, bo gdzieś go pociągnął przeciwnik. To się po prostu zdarza, no i ta reszta ma swoją szansę i raz ją lepiej, raz gorzej wykorzystują. I oczywiście, że każdy by chciał
żeby jakieś wzmocnienie, które zrobi różnicę w naszej drużynie, doszło, ale to troszkę tak, musiałbym powiedzieć, że to pytanie retoryczne w tym momencie, więc nie chciałbym rozwijać tematu. A co się wydarzy w najbliższych dniach, kto wie, to zobaczymy. Myślę, że no, włodarze klubu gruszek w popiele nie zasypują. Także myślę, że taką mam cichą nadzieję, że coś się wydarzy.